Siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj talerzujemy poplony na usłudze, gorczyca. Ciągnik to ma Ferguson 8210. Z tyłu talerzówka, brona talerzowa Euromasha 3-metrowa. No. Ciągnik już we vlogu był, z uprawy bodajże. Na usłudze dzisiaj zadzwonił, 5 hektarów mamy do zrobienia. Zadzwonił, że czym da radę spalerzować, no i przyjechałem. Tutaj jest gorczyca niska, u nas była wyższa, jak talerzowałem. Nie nagrałem niestety, no już było późno i kamera by niewiele nagrała, a dzisiaj mogę nagrać. Jest rzadka, niska, także się dobrze talerzuje. Będzie teraz oranę po tym prawdopodobnie, pod pszenicę. Nagrywa się, nagrywa. Jeździmy 12 biegiem, 10 na godzinę, 1700 obrotów. I tak powoli idzie. Spore te pole, szerokawe jest takim, że podzielić się łatwiej. Sobie mniej więcej tak przejechałem parę razy, to już trochę ubyło. No, dojeżdżamy do końca. Dzisiaj prawdopodobnie będziemy siać nawozy u siebie, wapno, wapniak kornicki i NPK, 8. Jak zasiejemy wapno, będę uprawiał, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, czy nie jest za mokro, nie wiem. Bo jest wilgotna ziemia tutaj, jak talerzuję, widzę. Także nie wiem czy dzisiaj będę uprawiał. Ale nawozy raczej będziemy dzisiaj siać. Może wieczorem kukurydzę się zacznie jeszcze dzisiaj mucić. Pierwszy raz wyjedziemy sprawdzić nowy nabytek, czyli header do kukurydzy. Bo John Deere sprawdzaliśmy kombajn w żniwach zbożowych. Teraz będziemy sprawdzać go w kukurydzy. No i przystawkę, którą zakupiliśmy ostatnio. Trochę było przy niej przygotowania, łańcuchy trzeba było wszystkie założyć, były zdjęte, zaoliwione. Założyć trzeba było, naciągnąć, przesmarować ją, paski posprawdzać, wszystko posprawdzać, wiadomo jak to przed sezonem. I można będzie w pole wyjeżdżać. Się napiję. Jest wilgotna ziemia, także ładnie się miesza. Ta talerzówka bardzo ładnie robi ogólnie, czy po kukurydzy, czy po zbożu, czy po plony. Nie mam do niej zastrzeżeń. Mamy ją od 18 roku, bodajże 18 rok produkcji jest. To już drugi sezon praktycznie. No drugi sezon teraz mija, bo na jesieni kupiliśmy ją w 2018 roku i jak na razie nic przy niej nie robiliśmy. Wał pierścieniowy, talerze na łożyskach olejowych, bezobsługowych, nic, na razie żadnej awarii nie było.
tylko trochę za wąska jest, można powiedzieć. 4 metry by była idealna, 3 metry to trochę jest taka przymała, ale jest hydropakiem, tylko hydropak jest zdjęty, nie założony jest, są uszy do hydropaku, można przypiąć w każdej chwili, a jest zdjęty, bo na razie niepotrzebny. Braliśmy 3 metrową z hydropakiem, ponieważ do siewnika w przyszłości się przyda. I jak się podepnie do siewnika, to może się kupi inną 4-metrową na przykład, czy coś. Jeszcze się zobaczy, jak to będzie. Na razie chodzi jako do talerzowania po prostu grzysk, poplonów, no i takich łąk i tym podobnych. Do uprawy po orce na przykład. Podsiew też wykorzystujemy nieraz ją w ścieżki, żeby ślady po nawozie, żeby zatalerzować czy coś, to sprawdza się jak najbardziej. Już cała żółta znowu się robi od kwiatków gorczycy. Ciągnik też zaraz będzie żółty, już tak jak było u mnie, jak talerzowałem. Tak sobie tutaj talerzujemy. Orałem ostatnio właśnie po poplonie. Tam hektar taki w klinie, w trójkącie pole. Mokro tak było. Ile? To 2 dni temu chyba orałem. To mokro było strasznie. Ciągnik zmielił, kopał się. Musiałem blokadę włączać, bo nie szło. Ciągnik normalnie mielił i stawał, no. Kopał się, wskaźnik pokazywał 8 na godzinę, a ciągnik stał praktycznie. Minimalną prędkością się poruszał, ale jakoś się udało zaorać. Ostatni hektar to był po poplonach, także chciałem go dokończyć, no i dokończyłem. I na razie jestem właśnie, przygotowywałem, orałem pod zasiew pszenicy. Teraz będziemy siać nawozy, jak już wspominałem, pszenicę. Już to siałem wcześniej pszenicę po rzepaku, czy po właśnie po pszenicy. To już jest na wierzchu. Już wschodzi. Jeszcze tylko takie kolejny, co są, bo jak się sieje, to wiadomo, kolejny się robią. Potem to zestaw uprawowo-siewny zagarnia i sieje, to ta kolejna jeszcze jest trochę takie nie. Nie poschodziło po prostu, suchsza ziemia, ale już zaczyna się zazieleniać i po tych, na tych kolejnach powoli zazieleni się. Rzepak już jest, ma nie wiem, 6 liść, 5 czy 6 liść już wypuszcza, dokładnie nie wiem, może nawet no jakoś 5. Będziemy regulować go. Mieliśmy go regulować tydzień temu, ale niestety opady deszczu. Cały tydzień teraz padało. Nie można w pole wjechać, po drugie liście są mokre, nie można pryskać. Mieliśmy regulować go, od grzyba pryskać razem, od robaka coś dolać i może jakichś mikroskładników, boru, cynku, coś takiego. No niestety czekamy na pogodę, prawdopodobnie może w tym tygodniu teraz to będzie, będzie pogoda, bez deszczu, słońce, może się wiedzie, opryska. Właśnie jest przed pryskaniem, pszenicę będziemy pryskać też od herbicydami od zielska. I rzepak jeszcze musimy opryskać od pszenicy, od samosiewu po prostu, bo był pryskany już przed siewem od chwastów i jeszcze teraz musimy opryskać go po prostu od pszenicy, od samosiewów, żeby nie rosły, bo tam sporadycznie się trafia, więc trzeba opryskać, nie ma na co czekać. Trochę raz
radyjko pod głosem. Przy rowie jest wyższa trochę ta gorczyca. Wiadomo, tutaj jest wilgotniej. Ogólnie to tutaj jest, nie wiem, piąta, szósta klasa ziemi. Także same piaki. Przy rowie jest trochę lepsza tutaj, tak jak powiedziałem. Wiadomo, wilgotniejsza ziemia, trochę lepsza klasa ziemi. Wyższa jest gorczyca, od razu widać, gęściejsza. A jak wjedziemy na górkę, bo tutaj jest trochę w dołku, tam górka jest przed nami, to widać tutaj, jaka jest na przykład gorczyca. O, puste place. Krzaków musiałem zrobić mały kawałek. Teraz dopiero przejechałem na tą stronę. Poprzeczniaki tam trzeba było zrobić już, bo już tam nie będę dojeżdżał. To trochę się schodzi na takich, jak to każdy może wiedzieć, kto robi, to może już wiedzieć, że takie są uroki takich pól. Ładnie się robi. Myślę, że klient będzie zadowolony. O, dojechałem właśnie do tych krzaków. Wszystko tu rośnie. I brzuski, jakaś jarzębina. Wszystko. No i co, nie będę zanudzał. Widzimy się później, jak już może skończę ten kawałek i przejadę na tamtą stronę. Na chwilę się odpalę i do usłyszenia. Zrobiłem tutaj jeden kawałek. Podzieliłem sobie to pole. Także już tutaj po lewo jest skończone. I teraz już kończę przed takim laskiem. I będę tam jeszcze robił. Tam i tam. Mokro. Na poprzeczniaku tutaj przy drodze jest strasznie mokro. Jeden raz przejechałem. Teraz jeszcze tam dwa razy albo trzy muszę przejechać. Ale jest strasznie mokro. Kopię się. Zaraz zresztą zobaczycie na filmie, na vlogu. Tylko cofnę.
będzie. O. No bardzo. A ściąga, o. Jak mi ściągnęło? Niedobrze, muszę jeszcze raz przejechać po tym. O. Blokady aż włączyłem i zegar pokazuje 9:08 na godzinę, a ledwo się człapiemy. O. Jak mokro. Dobra, cofamy, żeby mnie znowu nie ściągnęło, bo nie chcę kolejnów narobić. No i cofamy, oby nie ściągnęło. No już zaczyna ściągać. Dobra. Dobra, jakoś damy radę. No i co? Opuszczamy i ruszamy. O, jak mieli? Dużo zakamarków, to trochę trzeba się najeździć, narobić tych małych takich cięć, tak jak tutaj jest właśnie, już skończyłem je do krzaków i za krzakami znowu jest teraz, będzie się tam jeździć, będę jeździł teraz tam za krzakami, to już jest spory kawałek w miarę, to już tam będzie szło fajnie, myślę. No i jedziemy. Bo już tutaj zrobiłem też poprzeczniak przy drodze i już tutaj nie będę musiał wracać do tego. I jak zrobię to, tak jak powiedziałem, skończę tamto i tamto jeszcze. Dwał się do środka, powchodziły gorczyca, ale nie szkodzi. To już tak szybko? Całe talerze tylne ubłocone, obklejone w błocie. Mokro jest, ale szybko wysycha nawet ziemia. Zrobię raz, dwa razy dookoła, raz i już to co było zrobione jest sucho. Tak jak tu po lewo już jest sucha ziemia na wierzchu. Więc przesycha szybko. Wiaterek jest i dlatego przesycha. Cały ciągnik żółto-zielony, tak jak i ta leżówka od tych kwiatków już. Dobra. I ruszamy i opuszczamy. I elegancko. Przejechałem ze dwa razy, muszę cofnąć chyba. Napiję się wody. Dobra, podnosimy i cofamy. Wypadek pada krakowska prokuratura.
bieg i ósemeczka. No i możemy cofać. No jeszcze ten raz, jeszcze raz sobie cofnę. I będzie pięknie tutaj skończone. Przez kolejne 3 lata. Dobra. No i ruszamy. No i jeszcze raz. Do góry. Do tyłu. Ostatni przejazd. I od razu przepoławiam tutaj. Bo jeżdżę oczywiście od środka w prawą stronę. Zajeżdżam. O. Mniej więcej tutaj będzie środek. No mniej więcej można powiedzieć. Kończę już talerzować tutaj wszędzie, to wrócę do domu, tak jak już chyba wspominałem wcześniej, i przypnę agregat. Już będzie przyszykowany zestaw do uprawy pod siew pszenicy. Nie wiem, czy dzisiaj będę uprawiał, bo zależy, czy tata nawóz rozsieje i wapno. No ale jak tak, to jak nawet dzisiaj nie będę uprawiał, to w poniedziałek to może będzie vlog. Tutaj jest środkiem trochę lepsza też ta gorczyca, ale po lewo jest liga, po prawo lepsza. Jest. Jeszcze tamto po lewo będę musiał zrobić i to będzie na tyle. Tyk. I zawracamy. Tam w oddali, tyle dwa pola dalej, widać moją gorczycę, też na poplon, bo zostawiłem tutaj, bo tutaj będzie kukurydza siana i jeszcze może sobie chwilę rosnąć.
Także tutaj będę może za tydzień talerzował już też. Nad nami słupy, te druty wysokiego napięcia. I tak powoli tutaj idzie właśnie. A nawet nie wspominałem na początku. Dzisiaj mamy 3 października, sobota, 2020 rok. Godzina jest 13:05. Robię już od 11 godziny. To już 2 godziny praktycznie. Jednak nastąpiła zmiana planów. Nie skończyłem tam całego poklonu, ale dzwonił tata, żebym przyjechał, bo zaczyna siać i bym zrobił te ślady i poprzeczniaki po sianiu nawozów. Będzie siał prosto workę, już tutaj sieje, widać go. Talerzówką właśnie uprawiam te ślady i poprzeczniaki, jak mówiłem. Dojeżdżam do końca i robię jeszcze tu poprzeczniak. Zrobię tutaj poprzecznie.
był osiany prosto w orkę rzepak, także. Ale był such, było sucho wtedy. Teraz jest wilgotno i. Ale myślę, że będzie dobrze. W miarę ładnie idzie. Z tego co widzę. Dobra, tutaj starczy. No i przejadę tutaj. Tak, bruździe kołem. Się ładnie wyrówna bruzda. No i jedziemy. No i kończymy to pole. Ostatnie poprzeczniaki, ostatni poprzeczniak w sumie. I skończę. Byłem na chwilę też w domu. Teraz już wróciłem niedawno i no ile godzinę temu wróciłem i skończyłem to. I teraz już to kończę. A byłem w domu, bo dzwonił tata, że wyjeżdża siać i musiałem stale żuwać poprzeczniaki. No i teraz kończymy poprzeczniak ostatni. Jeszcze chyba raz albo dwa razy przejadę i koniec. I będzie koniec usługi na dzisiaj. Ogólnie tu mamy godzinę 17:30. Trochę nam się zeszło, ale byłem jeszcze godzinę w domu, bo jak już przyjechałem zrobić, to od razu pojechałem do domu coś zjeść na obiad i przyjechałem tutaj dopiero dokończyć to. O. I jeszcze raz. I koniec. Koniec. Możemy wracać do domu. Wyłączamy przodek i jedziemy. Także o, tutaj właśnie to po lewo robiłem całe. O, tutaj pięknie jest zrobione już. Co, będziemy kończyć vloga na dzisiaj. Mamy godzinę, jak już powiedziałem, 17:30. Usługa skończona. Talerzowanie poplonu, gorczycy. Także co, zostawiajcie suby, łapkujcie, subujcie, tak, komentujcie. I do następnego vloga.